Omówiliśmy już sobie ruchy drgające, omówiliśmy także fale mechaniczne, fale dźwiękowe też były, i przyszła pora na fale elektromagnetyczne. To już ostatni temat w tym dziale. Tak jak sama nazwa sugeruje, to będzie fala związana z Elektronami, z elektrostatyką i magnetyzmem, czyli to już mieliśmy elektrostatykę, mieliśmy prąd elektryczny, mieliśmy także magnetyzm, więc to będzie taki rodzaj fal, które będą intuicyjne dla Was, bo już w magnetyzmie mówiłem, że tak naprawdę ładunki i prąd elektryczny, które można nazywać źródłami oddziaływań, mogą oddziaływać elektrycznie i magnetycznie na inne ładunki. Lub prądy w swoim otoczeniu. Tam również wspominałem o tym, że no jak ładunek się porusza, to tak naprawdę to jest prąd. Więc taki poruszający się ładunek nie dość, że oddziałuje na otoczenie elektrycznie, to również oddziałuje magnetycznie. Jeżeli taki ładunek będzie się poruszał w sposób zmienny lub będzie się po prostu zmieniał prąd, Czyli natężenie prądu będzie zmienne, to takie zmiany w oddziaływaniu elektrycznym i magnetycznym rozchodzą się w otoczeniu z ogromną, ale skończoną prędkością. Prędkością światła. Zaraz napiszę, ile ona wynosi. I jeżeli będziemy zmieniać ruch ładunków okresowo, to okresowo również będzie się zmieniał prąd, a to będzie skutkowało tym, że. W te, te zmiany w oddziaływaniu elektrycznym i magnetycznym będą się rozchodzić w postaci fali, tzw. fali elektromagnetycznej. A więc źródłem takiej fali elektromagnetycznej są po prostu drgające ładunki elektryczne oraz prąd o natężeniu, które zmienia się w czasie. Macie oczywiście to wszystko napisane w książce, to co teraz przeczytałem, ale także na wcześniejszych nagraniach z magnetyzmu i elektrostatyki mówiłem. O tych właściwościach pól między falami mechanicznymi, które już omawialiśmy, a tymi elektromagnetycznymi, istnieje bardzo dużo podobieństw, bo ponieważ, ponieważ oba rodzaje fal wywoływane są, są poprzez drgania, i obydwa rodzaje fal przenoszą energię to jest bardzo ważne. Czyli energia jest przenoszona. Pamiętacie ten dźwięk? Fale dźwiękowe powodowały na przykład stłuczenie szyb, bo energia jest przenoszona poprzez fale. Czyli fale elektromagnetyczne i mechaniczne przenoszą energię, ale istnieje pewna istotna różnica. Mówiłem wam, że fale mechaniczne, którymi są też fale dźwiękowe, one nie mogą się rozchodzić w próżni, ponieważ w próżni nie ma cząsteczek. I te cząsteczki nie są w stanie przekazywać innym cząsteczkom energii. Dlatego fala mechaniczna, czy tam dźwiękowa, nie rozchodzi się w próżni. Natomiast fala elektromagnetyczna będzie się rozchodzić w próżni bez problemu. Bo tam jest taki no, troszeczkę inny proces związany z tym. Ale szczegółowo będziecie się uczyć jeszcze w liceum, jak będziecie na rozszerzeniu, albo na studiach też. Zapamiętajcie więc, że fale elektromagnetyczne rozchodzą się z prędkością światła, która wynosi można napisać tak, 300 tysięcy kilometrów na sekundę ale nie lubię pisać w kilometrach, wolę w metrach czyli ile? 3 zera dopisuj, dopisujesz i masz metry na sekundę to jest bardzo duża liczba, to jest 300 milionów metrów na sekundę lepiej to napisać jako 3 razy 10 do 8 metra na sekundę, z taką prędkością w próżni rozchodzi się światło, czyli fala elektromagnetyczna bo światło to jest inaczej fala elektromagnetyczna. Słuchajcie, w powietrzu też się przyjmuje, że mniej więcej jest tyle. W innych ośrodkach, które są przezroczyste, na przykład woda, ta, ta prędkość już jest troszeczkę mniejsza, bo ośrodek, cząsteczki zawarte w ośrodku mogą spowalniać ruch fal elektromagnetycznych. Soczewki, które są w okularach, również powodują zmianę prędkości rozchodzenia się światła wzór na prędkość gdybyśmy chcieli liczyć coś z prędkością fali to jest droga przez czas ale drogi się nie pisze jako S tylko pisze się jako lambda a czas pisze się jako okres możecie w ten sposób napisać albo w ten sposób no bo pamiętajcie, że częstotliwość to jest odwrotność okresu więc gdyby była prośba, żeby coś policzyć to albo liczysz z tego wzoru albo z tego, to zależy od zadań Słuchajcie, zapamiętajcie tylko, że te fale elektromagnetyczne, one się rozchodzą z bardzo dużą prędkością, z taką. I podam przykład. W ciągu sekundy to by spowodowało, że światło, czy tam ta fala elektromagnetyczna przeleciałaby z Ziemi na Księżyc. Czyli te, te fale, czy tam oddziaływania elektromagnetyczne. One są, wydaje się nam, że one są natychmiastowe, bo jak klikniesz włączenie światła, to od razu ci się światło zapala. Masz wrażenie, że to jest natychmiastowe, ale tak naprawdę to, to trwa trochę czasu. Akurat no, widzicie, w ciągu sekundy ta fala przeleci z Ziemi na Księżyc, więc to jest bardzo duża prędkość, ale skończona. Więc y, tam jest taki przykład, że jakby Słońce wybuchło. To my byśmy się dowiedzieli na Ziemi dopiero po 4 minutach, z tego co kojarzę. Sorry, nie 4 minuty, źle, po, źle zapamiętałem. Około 8,5 minuty trwa pokonanie drogi ze słońca na Ziemię, zanim światło do nas doleci. Czyli, jakby teraz w tym momencie słońce wybuchło, albo załóżmy, że zgasłoby, to dopiero za 8,5 minuty dowiedziałbyś się o tym. Więc jakby było pytanie, co to jest fala elektromagnetyczna lub inaczej promieniowanie elektromagnetyczne, to jest po prostu rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. A co to jest pole elektromagnetyczne? To jest pole fizyczne, w którym na obiekt fizyczny, który ma ładunek elektryczny, działają siły o naturze elektromagnetycznej. To już samo w sobie jest dla Was może takie mącące w głowie, Pole elektromagnetyczne to jest układ dwóch pól pola elektrycznego i pola magnetycznego które są wzajemnie ze sobą związane i nie można ich rozpatrywać oddzielnie, bo jest taka zasada, że te pola indukują się nawzajem. Zmieniające się pole elektryczne powoduje, że powstaje pole magnetyczne, a z kolei zmieniające się pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne. Właściwości takich fal elektromagnetycznych zależą od długości, dlatego zaraz sobie zrobimy taki wykres, co się nazywa widmem, ale zaraz do tego przejdziemy. Słuchajcie, istotna rzecz, w opisie kwantowym taki strumień, te promieniowanie elektromagnetyczne, czy tam fala elektromagnetyczna, ona jest traktowana jako strumień nieposiadających masy cząsteczek elementarnych, które nazywają się fotonami. Energia fotonu jest zależna od długości fali lub od częstotliwości, zależy w jaki sposób się patrzy, ale nie będę Wam pisał tych wzorów. Zapamiętajcie tylko, że energia zależy od długości fali. Jak będę rysował widmo, to Wam pokażę o co dokładnie chodzi. Możecie sobie wyobrazić, że ten foton to jest taka cząstka elementarna, elementarna oznacza, że jest podstawowa, która jest nośnikiem oddziaływań elektromagnetycznych, czyli Wy światło widzicie jako falę. Ale w zależności od rozpatrywania, to się nazywa dualizm korpuskularno-falowy. Będziecie mieli więcej, więc na razie się nie przyjmujcie tymi wszystkimi rzeczami. Dualizm korpuskularno-falowy oznacza, że cząsteczka, że fala w pewnych przypadkach może zachowywać się jako cząstka, a cząstka może się zachowywać jako fala. To zależy od tego, jakie zjawisko rozpatrujemy. I mimo, że na przykład włączasz światło i światło się reprezentuje jako falę. No, bo jakbyś wziął pryzmat, to światło białe się rozszczepi na kolorki. To, jeżeli miałbyś bardzo dobry sprzęt optyczny, to ten sprzęt optyczny jest w stanie zarejestrować pojedyncze fotony, czyli pojedyncze takie kuleczki, które uderzają w niego i dają sygnał. I on coś tam odnotowuje, ten, ten sprzęt optyczny. Po prostu ilość uderzeń, na przykład na sekundę. Oddziaływanie elektromagnetyczne to jest jednym z czterech znanych w fizyce oddziaływań elementarnych. To oddziaływania elementarne to jest np. oddziaływanie grawitacyjne, słabe, o słabym nie będziecie się uczyć, chyba że w liceum rozszerzonym. Elektromagnetyczne to jest właśnie kolejny przykład oddziaływań podstawowych oraz oddziaływanie silne. O silnym też nie będziecie się uczyć, tylko będzie wspomniane, że jest oddziaływanie silne, jest słabe albo silne, albo grawitacyjne, albo elektromagnetyczne i one mogą naraz występować, bo jest takie, takie, takie i takie to są cztery elementarne oddziaływania i te oddziaływania elektromagnetyczne to odkrył ten Hans Christian Erstedt o którym Wam mówiłem, to dokładnie był ten sam koleś to wtedy na, na tym przykładzie tego kabla, wziął kabel z prądem i zobaczył, że igła kompasu się rusza, to wtedy Doszedł do wniosku, że jest jakieś oddziaływanie elektromagnetyczne, że prąd powoduje, że powstaje jakieś pole magnetyczne. Tą wzajemną relację tych pól elektrycznego i magnetycznego opisuje, opisują równania Maxwell'a, ale one też dopiero będą w liceum rozszerzonym wspomniane. Jaki wpływ ma pole elektromagnetyczne na organizmy żywe? To jest ciekawe. Jeśli sobie wpiszecie pole elektromagnetyczne, to doczytacie, że. Organizmy żywe są tak przyzwyczajone do niego, że gdybyśmy nagle, na przykład, rośliny odizolowali od takiego pola, to nastąpił, nastąpiłoby zaburzenie ich rozwoju. Czyli jest no, istotą życia takie pole. Nie jest decydujące oczywiście, czy będziesz żył, czy nie, ale ma bardzo duży wpływ na to, jak będziesz się rozwijał. Ci, co chcieliby bardzo dokładnie to zrozumieć, odsyłam jeszcze raz do filmu z magnetyzmu i filmów z elektrostatyki prądu elektrycznego, bo tam wspominałem o tym polu magnetycznym, dokładnie tak jak teraz na samym początku lekcji, wspomniałem, że przepływ prądu, czy tam ruch ładunków, wytwarza pole magnetyczne. Jeżeli ładunki poruszają się zmiennie, to powoduje powstanie zmiennego pola magnetycznego i takie takie zmienne pole magnetyczne może rozchodzić się jako fala elektromagnetyczna. Tak samo pole magnetyczne jest wytwarzane przez zmienne pole elektryczne, a zmienne pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne. To też już wspominałem dzisiaj. O magnetyzmie w skali makroskopowej i mikroskopowej również wspominałem. Odsyłam do filmu z magnetyzmu. Pole elektryczne też opisywałem, że to jest. To jest po prostu pole, w którym na pewien ładunek działają siły. Mówiłem także, co to jest natężenie, co to jest potencjał pola. Porównywałem do kaloryfera przecież. I wydaje mi się, że wystarczy tego opisywania przez ponad 12 minut. Skupmy się na tym widmie. Słuchajcie, narysuję widmo po swojemu, bo wciąż jest trochę na odwrót. Ja rysuję, że długość fali rośnie w tą stronę. Zaraz zobaczycie co to jest widmo? widmo to jest inaczej obraz promieniowania rozłożony na poszczególne częstotliwości, długości fali lub energię to zależy jak będziemy rysować ja będę rysował tutaj długości fal a w drugą stronę zaraz Wam pokażę jak się częstotliwości rysuje a po co to rozkładam na te widmo? no po to to jest związane z tym, że niektóre właściwości promieniowania elektromagnetycznego Zależą od długości fali. Dlatego dokonuje się podziału promieniowania na zakresy ze względu na częstotliwość albo na długość fali. I teraz dokonamy takiego podziału. Tylko należy zaznaczyć, że te granice, które tu będę rysował, one są umowne i nie są tak dokładnie, jak w podręczniku są podpisane. A to zaraz też do tego przyjdziemy. Słuchajcie, wezmę tak. Wyobraźcie sobie, że fala wygląda w ten sposób. To jest fala bardzo krótka. Może być jeszcze krótsza, ale aż tak blisko nie jestem w stanie obok siebie narysować. Czyli są bardzo krótkie fale. Są troszeczkę. To one wsią, to, to jest bardzo krótkie. To są krótkie. Mogą być oczywiście dłuższe. I mogą być bardzo długie. I ten. Tą poziomą linię, co ty rysowałem, to jest linia wskazująca, w którą stronę rośnie długość fali. Długość fali rośnie w tą stronę. Widać to zresztą po rysunku, jak się wyznacza długość fali od górki. Do górki. Aż tutaj nie jestem w stanie, bo to wychodzi poza skalę. To jest długość fali, to jest bardzo długa fala. Odtąd dotąd jest trochę krótsza. I tutaj. Tu są bardzo krótkie. Tu są najkrótsze. I teraz jest zakres widzialny przez ludzkie oko. Najpierw się na nim skupmy. Zakres widzialny, jak go narysować. No, on tutaj jest narysowany. Wezmę to kredkami, wykonam. Słuchajcie, jest promieniowanie. fioletowe One w ten sposób wygląda Potem jest troszeczkę ciemniejsze niebieskie Potem jest jaśniejsze Potem jest zielone Jaśniejsze zielone Potem jest żółte, pomarańczowe i tutaj czerwone jest najdłuższe. Czerwonego nie jestem w stanie narysować. Ono jest bardzo długie. Te koloryki specjalnie staram się rysować w takich odstępach, bo fioletowe jest krótkie, ma krótką falę. Niebieskie ma. Tutaj jest. Ta fala jest krótsza niż ta. Ta jest krótsza niż ta. Ta jest krótsza niż ta. Staram się trzymać na oko odstępów i widzicie, że udało mi się mniej więcej. Bardzo krótka i rośnie. Potem żółta jest jeszcze większa. Pomarańczowa jest jeszcze większa i czerwona jest największa. Ten zakres widma widzialnego obejmuje długości fali od 380 nanometrów. Do 780 nanometrów. To jest zakres umowny. Widziałem kiedyś, że między 400 a 800 się podaje. Co to jest nanometr? Nanometr to jest 10 do minus 9 metra. Nano oznacza 10 do minus 9. I to, co ja tutaj narysowałem tymi kolorami, to tak naprawdę ja wziąłem ten mały wycinek obszaru. Odtąd dotąd powiększyłem go na kolory. Jakbyście zobaczyli w podręczniku albo na internecie, to światło widzialne jest dosłownie zajmuje bardzo małą część całego widma. Pozostałe fale nie są odbierane przez ludzkie oko. W naszym otoczeniu głównym źródłem takiego światła widzialnego jest oczywiście słońce albo żarówka na przykład. Pamiętajcie, że światło białe składa się z różnych barw. Widać to na przykładzie tęczy. Dokładnie tęcza mniej więcej tak wygląda, gdybyś się przyjrzał. Fioletowe, niebieskie, zielone, żółte, pomarańczowe i czerwone. Jak będziecie mieli miejsce w zeszycie będziecie to przerysowywać, to przesuńcie to bardziej w lewo i narysujcie, że żółte jest długie, pomarańczowe jest jeszcze dłuższe i czerwone jest najdłuższe, bo fale się wyznacza od górki do górki albo od dołu do dołu. To zależy jak się rozpatruje, ale pamiętajcie, żeby fala rosła w miarę jak idziecie w prawo. Dobra, i teraz tak. Jak widać po tym wykresie, tu jest fala krótka, a tu są coraz dłuższe. To można powiedzieć, że tak naprawdę częstotliwość też yy, jesteśmy w stanie odczytać. I jak coś ma długą falę, to zgodnie z tym wzorem, zobaczcie, jak prędkość się stała fala jest duża, to częstotliwość będzie mała, albo inaczej ta fala leniwie się rozchodzi. Oczywiście te moje rozumowanie, że leniwie się rozchodzi, jest możecie rozumieć, że to jest prędkość. Nie, nie, prędkości są te same, tylko ta niesie małą energię, a jak niesie małą energię, to cykle ma długie cykle, czyli Częstotliwość jest mała, dokładnie tak jak z wahadłem matematycznym. Jak była długa nitka, to one miało duży okres, czyli małą e, częstotliwość. To jest duża fala, więc jest mała częstotliwość. Tutaj natomiast częstotliwość, już widzicie, coraz częściej leci góra dół, a tutaj w ogóle leci góra dół. Czyli wykres częstotliwości można namalować. Na tej samej osi, obok, w tą stronę leci częstotliwość, czyli długości fali w prawo są rosnące, tu są bardzo krótkie fale, tu są coraz dłuższe, a w tą stronę, w lewą, rozpatrujemy częstotliwości. Tu jest częstotliwość mała, a tu jest coraz większa, a tu jest bardzo duża. Bo częstotliwość, tak jak Wam mówiłem wcześniej, częstotliwość oznacza, jak często coś nawala. Tu bardzo często nawala góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. a tutaj rzadko. Góra dół, góra, dół, góra, dół dobra szedłem w te kolorki, skupmy się teraz na tym, słuchajcie czyli załóżmy, że tutaj jest ten wykres ten zakres ja powiększyłem o ten zakres powiększony został, do tego opis, ten, ten opisuje całe to czyli poglądowo może tu narysuję, żebyście pamiętali, tu było fioletowe Potem było niebieskie, zielone, żółte, pomarańczowe i czerwone. Oczywiście, poglądowo. Pamiętajcie, że czerwone ma najdłuższą falę. Dobra. Słuchajcie, oprócz tego zakresu widzialnego, są inne zakresy, które są bardziej interesujące. Jak tu jest barwa czerwona, załóżmy, że dotąd. Fioletowa, tu jest czerwona. To powyżej czerwonej będzie podczerwień, podczerwień. A poniżej fioletowej będzie ultrafiolet UV. Czyli co to oznacza? Ultrafiolet oznacza, że masz bardzo dużą częstotliwość, czyli fala jest krótka, a podczerwień oznacza, że masz małą częstotliwość. Bo fala jest duża, jest duża fala. Potem jest tutaj, jest czerwień idąc dalej są mikrofale. Później są fale radiowe, krótkie, średnie i długie, a idąc w tą stronę jest fioletowe, ultrafioletowe. Później jest promieniowanie jonizujące, tak jak promieniowanie rentgenowskie. I one się nakłada jeszcze tutaj z, z promieniowaniem gamma, które jest najbardziej niebezpieczne dla zdrowia. Gamma ma tak krótką falę, że jest w stanie przebić wszystko i zatrzymuje się tylko na kilku metrach betonu lub kilku milimetrach albo centymetrach ołowiu. Ale zaraz o tym będę opisywał, będę to opisywał szczegółowo. Tylko jeszcze wspomnę coś. Słuchajcie, James Maxwell sformułował te prawa. Opisujący zależność między polem elektrycznym a magnetycznym, przewidział istnienie fal elektromagnetycznych, a istnienie fal odkrył, bo po raz pierwszy wymitował i odebrał fizyk Heinrich Rudolf Hertz, który nie dostał Nobla, bo on zmarł przed rozdawaniem Noblów. Był jeszcze Marconi, ten, ten z radiem, z falami radiowymi. Alfabet Morsa, możecie sobie przeczytać. Skupmy się teraz na tych promieniowaniach. Tutaj jest promieniowanie X-ray. Te, te fale są tak krótkie, że już nie jestem w stanie tego fajnie narysować. Tu są coraz dłuższe. Słuchajcie, tu jest UV, tu jest X-ray, a tu jest gamma. Gamma się rysuje jako literkę gamma taka. I ta gamma nakłada się częściowo z promieniowaniem rentgenowskim. Rentgenowskie nachodzi na gamma. I w jaki jest sposób rozróżnienia? Promieniowanie gamma to jest promieniowanie elektromagnetyczne najkrótszych fal poniżej 1 nanometra. One jest wysyłane przez substancje promieniotwórcze, o, o których będziecie więcej mówili w liceum i na studiach. Promieniowanie gamma jest bardzo niebezpieczne dla żywych organizmów. One wywołuje jonizację ośrodka, niszczenie organizmu od środka, szpik kostny. ale ma też pewne korzyści, one jest stosowane w medycynie do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i odzieży, w przemyśle spożywczym również do naświetlania produktów, żeby się wolniej psuły. W radioterapii w drobnych dawkach, promieniowanie gamma jest dobre, bo niszczy nowotwór, uszkadza komórki nowotworowe, ale to musi być precyzyjne skierowanie. To się nazywa bomba kobaltowa. Potem jest promieniowanie rentgenowskie. Promieniowanie rentgenowskie ma podobny zakres co fale gamma. One również jest niewidzialne dla ludzkiego oka. Przenika przez wiele materiałów, ale częściowo jest pochłaniane przez wapń, który jest budulcem kości, dlatego kości widać, czy jest złamana, czy nie. Promieniowanie gamma może zostać zatrzymane na ołowiu. Tak samo promieniowanie X zatrzymuje się na ołowiu. Jak masz promieniowanie rentgenowskie w szpitalach, to oni ci zakładają taki fartuch. Ten fartuch jest wykonany z ołowiu, z tego co kojarzę. No bo powinien być z ołowiu wykonany. Dzięki temu zasłania ci inne części ciała, żeby mocno cię nie napromieniowało. Oczywiście pojedyncze zdjęcie rentgenowskie ci dużo nie wyrządzi szkód, ale gdybyś miał wiele takich zdjęć, no to im większą dawkę pochłaniasz. To może wywołać różne choroby krwi, a nawet choroby nowotworowe. Promieniowanie rentgenowskie odkrył rentgen Wilhelm Konrad Rengen, i on był pierwszym fizykiem, który dostał nagrodę Nobla. On nie zastrzegł tych praw do promieniowania rentgenowskiego. Gdyby to było w obecnych czasach, biorąc pod uwagę chciwość ludzi, to pewnie by opatentowali promieniowanie rentgenowskie i kazaliby sobie bardzo duże pieniądze płacić za to. Potem mamy promieniowanie ultrafioletowe, które nazywa się nadfioletowym. One jest również niewidzialne przez ludzkie oko. W naszym otoczeniu głównym źródłem jest słońce, lampy kwarcowe w solariach także. Zapamiętajcie, że te promieniowanie ultrafioletowe, mimo że go nie widzisz, to one powoduje opalanie skóry. Albo prześwietlenie kliszy fotograficznie, zależy jak się rozpatruje. One również stymuluje wytwarzanie witaminy D w organizmie człowieka. Może się wiązać, oczywiście im większe dawki, tym bardziej szkodliwe, może powstać rak skóry. Promieniowanie nadfioletowe przenika przez chmury, ale częściowo. Przez szyby okien nie przenika, czyli szyba okien blokuje promieniowanie UV. I one zabija bardzo dużo bakterii, tak samo jak promieniowanie gamma. Bo mówiłem, że promieniowanie gamma stosuje się w medycynie do sterylizacji w przemyśle odzieżowym, ale także w przemyśle spożywczym, żeby produkty były wolniej się psuły, bo produkty mają na sobie bakterie, a jak się naświetli promieniowaniem gamma, to te bakterie zginą. Czyli UV i gamma powodują, że bakterie umierają. No i UV też się wykorzystuje do sterylizacji sal operacyjnych albo do sterylizacji narzędzi. W kryminalistyce pomaga ustalić autentyczność dokumentów albo banknotów. Potem mamy światło widzialne, o którym już mówiłem. Później jest promieniowanie podczerwone. podczerwone podczerwonego promieniowania, tak, tak zwanego infrared. Nadfiolet to jest ultrafiolet, a podczerwień to jest infrared. Podczerwone nie jest widoczne, ale jest odczuwalne przez organizm, ponieważ promieniowanie podczerwone rozgrzewa materiał, np. przykład skórę. Piekarnik wytwarza promieniowanie podczerwone. Im większa temperatura, tym, tym mocniej czujemy, tym większe ciepło czujemy. Ciało człowieka również emituje promieniowanie niewidzialne, podczerwone, co się wykorzystuje w alarmach albo czujnikach ruchu. Zobaczyć podczerwień można przy pomocy kamery termowizyjnej. Tej samej, którą się stosuje na przykład, żeby zobaczyć, czy budynki nie mają strat cieplnych w zimie. Czyli zapamiętajcie, że intensywność promieniowania podczerwonego zależy od temperatury ciała. Będziecie mieli też o tym więcej na rozszerzonej fizyce. Prawo Stefana Boltzmana i tak Węże mają. Oprócz tych dziurek w nosie, w sensie, które mają... One mają także prążki, prążkowane otwory, które są receptorami promieniowania podczerwonego. Dzięki temu one mogą polować w nocy, bo odbierają promieniowanie cieplne. A promieniowanie cieplne, tak jak mówiłem, wszystkie obiekty, które mają pewną temperaturę, emitują. Może bezsensownie powiedziałem, że to jest nos. One chyba nie mają otworów nosowych, tylko mają Właśnie te prążkowane otwory na podczerwień. A nie, no już się bałem. Dobrze, że skojarzyłem. Sprawdziłem. Węże mają normalnie nozdrza i odbierają zapachy, ale także mają te wgłębienia, które odbierają promieniowanie podczerwone. Promieniowanie podczerwone stosuje się także st do pilotów, jak na przykład przełączasz telewizor. Żarówki tradycyjne, takie okrągłe, które zostały zakazane przez Unię, one głównie emitowały promieniowanie podczerwone. Bo jak zbliżyłeś się do takiej żarówki, to czułeś ciepło. Bo 96% światła było, energii elektrycznej było zamienione na ciepło, a tylko 4% było zamienione na światło. Ale tamte żarówki były najbardziej naturalnymi źródłami światła po słońcu. Oczywiście teraz robią żarówki LEDowe, ale no, według mnie to nie jest to samo. Kiedyś to było. Im dalej idziemy, potem są mikrofale. Mikrofale kojarzycie: to jest to do rozgrzewania potraw. Cząsteczki wody się drgają, ocierają o siebie i potrawa się rozgrzewa. W telefonii komórkowej też. W radarach, w kuchenkach mikrofalowych. Fale radiowe są dalsze. Czyli tu są mikrofale gdzieś, tu są fale radiowe. Krótkie, średnie, bardzo długie. Słuchajcie, te fale radiowe to jest interesujący temat. Źródłem fal jest słońce, ale także inne gwiazdy. Ale można je wytwarzać sztucznie. I stosuje się to w łączności telekomunikacyjnej do satelity telekomunikacyjne. Fale radiowe do dziś stosuje się także do kontaktu z załogami łodzi podwodnych lub pracownikami kopalń, bo bardzo mocno wnikają w ziemię i nie są zatrzymywane aż tak. Eee, dobra, to już powiedziałem. Schemat działania fal elektromagnetycznych do wytwarzania dźwięku możecie sobie zobaczyć. Jak mówisz coś do mikrofonu, to płynie prąd zmienny w antenie, a prąd zmienny wywołuje powstawanie fal elektromagnetycznych. Te fale elektromagnetyczne sobie lecą do odbiornika, i w tym odbiorniku wzbudza się prąd zmienny, który jest przetwarzany na sygnał dźwiękowy. Przy pomocy fal elektromagnetycznych można przesyłać informacje, dowolne informacje to może być muzyka, e-mail film, a także do, do kontaktu np. z myszką lub klawiaturą bezprzewodową. Ale żeby urządzenia były kompatybilne ze sobą, muszą mieć ten sam zakres częstotliwości, na którym pracują. Telefony komórkowe mają między 900 MHz lub 1800 MHz. Teraz jest chyba 2700, ale już nie kojarzę, bo się tym nie interesowałem. Stacje radiowe nadają sygnał o określonej częstotliwości np. 100 MHz. 89,3 MHz, 106,6. Pamiętajcie też, że jak mówiłem o falach dźwiękowych, to fale dźwiękowe były wykorzystywane w echolokacji albo ultrasonografii. Podobnie jest z falami radiowymi: one są stosowane do radiolokacji. Do radiolokacji się je stosuje, żeby wykrywać położenie obiektów, np. samolotów. Radar to jest urządzenie, które ma jednocześnie nadajnik i odbiornik. One wysyła ultrakrótkie fale ultra krótkie, czyli no takie, albo takie. One wysyła i one się odbijają od obiektu i trafiają z powrotem do radaru. On to przelicza po czasie, po którym ta fala wróci. On szybko pokazuje, jak daleko, jak, jak mocno jest oddalony obiekt od nas. W wojnie takie radary oczywiście się przydają, żeby wiedzieć, co gdzie leci, albo gdzie są rozmieszczone obiekty jakieś. Ale głównie chodzi o samoloty, które lecą. To by było na tyle z tego tematu fal elektromagnetycznych, a randomowe zadania porobię w oddzielnym filmie. Sorry, że tak długo, ale chciałem dokładnie to wyjaśnić. Dzięki za oglądanie.